Dzień dobry, Julia Przeździęk, ze mną Stifler. Witaj, Stifler. Siema. Jak się czujesz po tej krótkiej walce? Niedosyt jest? No, jestem zawiedziony, rozczarowany, czaisz, wiesz, zaraz mi to przejdzie, no ale no, kurwa, nie poszło tak, jak miał pójść, nie? Pierwsza myśl, jak już wiedziałeś, że po prostu nie da rady, żeby to wygrać? Znaczy ogólnie, wiesz, ja tą walkę, kojarzysz akcję Masvidala, jak Skrena znokautował? Najszybszy knockout w historii UFC, że gościu bieg, ten Masvidal i wiesz, i na samym początku walki, nie, i rozbiegł się i wiesz, i walnął kolankiem takie parze, pa, wyskoczył ten, tak, i wiesz, i zajebał gościowi i gościu odpłynął, nie, trafił mu w głowę, gościu odpłynął i to jest najszybszy knockout w historii UFC i my to od 2 miesięcy ćwiczyliśmy tą akcję, ja tak miałem zacząć walkę i już zacząłem się rozbiegać, a bombardier mi wyciąga piątkę, żeby przybić, czaisz, i zrezygnowałem, kurwa, czaisz, bo chciałem się zachować fair, nie, i wtedy już wiedziałem, że jest po walce. No, czaisz to? Jakie smutne? Okej, czyli już poznałam twój game plan, który niestety się nie udał. No. Jak myślisz, jak Bombardier przygotowywał się do ciebie? No pewnie się jakoś się przygotowywał, pewnie nie jakoś mega, ale no, na pewno się jakoś przygotowywał, nie? Ale myślisz, że dało się na ciebie mieć jakiś game plan, bo wydaje mi się, że on swojego planu tak jakby no nie wykorzystał. No ja jeszcze na przykład miałem sesję kronik przed samą walką, godzinę przed moją walką, no to kroniki powiedziały, że wiesz, że Bombardier się boi, ale tylko tego, że mi zrobi krzywdę, nie? No, że on ma taki, wiesz, i to będzie jego minus, taka blokada moralna, nie, żeby mi nie zrobić krzywdy i ogólnie kroniki mówiły, że ja nie walczę tu o zwycięstwo, nie, że wiesz, żeby walka się podobała, żeby była fajna, no i chyba była, nie, tylko że krótka. Najkrótsza na dzisiejszej gali, ale ja w ogóle widziałam ciebie chodzącego tutaj cały czas w kółko przez te, nie wiem, 4 godziny, jak miałeś do swojej walki. Nie uważasz, że to ciebie mogło trochę też zgubić? No, ja w ogóle, to był taki dramat, widziałeś, co tu się działo? Tu chodzili cały czas ludzie, w szatni było 10 osób, nie? W ogóle nie było momentu, kiedy wiesz, kiedy ja potrzebuję takiego, wiesz, ja muszę się wychillować, ja muszę psychicznie do tego podejść, nie? Bo przez całą galę czułem się zajebiście, czaisz? Ale nagle, wiesz, tu chodził ten i nie było momentu, że ja sobie mogłem, wiesz, włączyć muzykę, przy której wychodziłem i wiesz, i pochillować, wiesz, mieć moment dla siebie, czaisz? Tu cały czas siedziało i potem nagle mówią, że zaraz wchodzisz na walkę, nie? I kurwa, ja byłem, w ogóle nie byłem gotowy, czaisz, psychicznie, nie? No, i gdy tylko schodziłem, ja kurwa widziałem, ja pierdolę, kurwa, proszę, żebym, kurwa, wiesz, zyskał pewność siebie, kurwa, i nie tego, nie wyszło, nie? A czy nie dało się tego zrobić inaczej, bo ja nie widziałam Bombardiera, żeby tak spacerował jak ty? Nie, gdybym, kurwa, wiesz, inaczej bym poszedł psychicznie, kurwa, gdybym miał, kurwa, chociaż w szatni, kurwa, miejsce, czaisz, dla siebie, żeby nikt tam nie wchodził, nie? Albo chociaż wchodziła jakaś jedna osoba, a nie, kurwa, 10 zawsze cały czas, nie? A jak twoja psychika w takim razie wyglądała, zanim przyjechałeś tutaj na arenę? Zajebiście, czułem się mega zajebiście, nie? Dopiero jakoś do godziny chyba 22 czułem się zajebiście, bo wtedy jeszcze myślałem o walce, nie? Tutaj, wiesz, zajebiście śmiałem się, to. I nagle, gdy włączył się, wiesz, tryb walka, zacząłem taką czuć niepewność, a potem już nie było momentu, żebym się skoncentrował, nie? A jeżeli chodzi o walkę Soroko, zdążyłeś ją obejrzeć? Nie, tylko słyszałem. I co sądzisz o tym werdykcie? Czy ty wiedziałeś, że tutaj Paweł przejmie stery? No tak, no to było pewne raczej, nie? A jeżeli chodzi o umiejętności Soroko i twoje w tym momencie, chciałbyś jednak tego starcia? Teraz jesteście, wiesz, no... No, dwóch przegranych, nie? No to może, wiesz, no może by to wyszło. No nie mam pojęcia, wiesz, no teraz... Ja teraz chcę iść na after, nie? Nie myślę na razie o kolejnym rywalu. Mimo, że chcę tą walkę zrobić jak najszybciej, nie? Żeby, wiesz, żeby móc potem zrobić tę operację nosa, nie? Którą mam zaplanowaną. No i skończyć karierę Freak Fightera jeszcze jedną walką, nie? W ogóle nie wiem, jak wyglądał twój narożnik i co tam dzisiaj krzyczeli, ale czy ty coś słyszałeś, nie, jakieś nic, rady? Bo ogólnie, wiesz, my robiliśmy coś takiego, że mieliśmy takie dwie akcje, że, bo ćwiczyliśmy też Supermanem, że to jest Superman, że wyskoki tak, i wtedy i oni mieli krzyczeć w tym momencie, kiedy, wiesz, bo też ja nie wiedział, gdybym nie wiedział, w którym momencie to zrobić, wiesz, to oni mieli wtedy krzyczeć Sherman, nie, i wtedy miałem to zrobić, czyli mój pies, nie, a w momencie takiego kryzysu, żebym był bez wyjścia, nie, to oni mieli krzyczeć sukces, wiesz, czyli mój drugi pies, nie, i wtedy miałem, wiesz, zyskać siły i wyjść jakoś z tej opresji. Ale nie słyszałem, co oni krzyczeli. Oni podobno słyszeli, nie? Mówili, że krzyczeli, w chuj. Nic nie słyszałem, nie? A dlaczego akurat imiona psów? Czy to wróżka tobie tak doradziła? Nie, to był mój pomysł, żebym, wiesz, gdybym usłyszał, wiesz, w momencie już taki prawie mi odpływam i, wiesz, gdybym krzyczał, że sukces, nie? To może wtedy mi dodało energii, nie? W ogóle po twojej twarzy widać, nie wiem, czy to jest taki smutek, czy może zmęczenie, ale widzę, że bardzo ciebie to tak poruszyło od środka psychicznie. Zobaczyłam pierwszy raz chyba takiego, wiesz, taką skruchę u ciebie, taki żal, taki smutek. No kurwa, wiesz, może nie żal, ale wiesz, no żałuję, no, nim to przejdzie, pewnie już jutro, nie? Ale ten, no, że nie zrobię, wiesz, gdybym zrobił tą akcję, wiesz, te kolano, które ćwiczyliśmy i wiesz, no i na przykład gdybym zrobił i odbił się o niego, bym upadł i wtedy by tak się skończyło, że on by dopadł, no to było zajebiście, nie? Ale kurwa, nie zrobiłem tego, czaisz? Czyli możesz powiedzieć, że Bombardier miał farta według ciebie?
Bombardier, miałeś szczęście, że wystawiłeś to, bo by było po tobie. A czy ewentualny rewanż z Bombardierem? Nie ma szans, gościu ma taką ciężką łapę, kurwa, to tak bolało. Dramat, nie? Właśnie jestem ciekawa twoich odczuć. No, no. Tak duży zawodnik, sam mówiłeś, że to będzie, wiesz, coś, co przejdzie do historii. Jakbyś ty opisał tą walkę, wiesz, twoimi oczami, ja wiem, że to było szybkie, ale jakie to uczucie dostać, wiesz, z takiej łapy? Wiesz co, ja na przykład, mam takie porównanie, wiesz, w walce z Popkiem, nie? No to on mnie uderzał i ja czułem się zajebiście, w ogóle nie czułem bólu, nie? Wiesz, czułem, że wiesz, że on mnie uderza, ale w ogóle nie czułem nic, nie? A tutaj, gdy on mnie uderzał, kurwa, to czułem taki, kurwa, ból, nie? No, po prostu, no psychika mi nie zagrała, wiesz, no... No ale, no i ten parter, nie? Gdyby nie ten parter, nie? Czyli, że to nie był też, wiesz, właśnie stres związany z tym, że ty miałeś w głowie gdzieś to, że to jest tak spektakularna walka? Przegrałeś? Na punkty, czy jak? Ale na punkty, czy co? Jak na punkty? Tak, no. Dobrze, no. Czyli jak się czujesz? Dobrze, zajebiście. Zaraz pogadamy. Dobrze. Odnośnie walki właśnie Szuliego i Normana. Czy według ciebie werdykt był od początku znany? No ja obstawiałem, wiesz, no Norman był dużym faworytem, nie? No raczej byłem pewny, nie? A jeżeli chodzi w ogóle o inne walki? Na przykład Bagiety albo Jasia Kapeli, chłopaków, którzy, wiesz, tutaj naprawdę, no, robią trochę show. Znaczy ja tych walk nie oglądałem, znam wyniki, ale no mi się wydaje, no, raczej nie było jakichś niespodzianek. Znaczy byłem, że były niespodzianki, ale nie było żadnej sensacji, nie? No niespodzianką byłeś ty, jak mówisz. Nie, no to było wiadomo, że wiesz, znaczy wiadomo, no to wiesz, ludzie obstawiali, że przegram, kurwa, no ale kurwa nie wiedziałem, że w takim stylu, nie? To wiesz, zbliżona chyba walka Bombardiera z Pudzianem też tak krótko trwała. Pudzianem? No, tylko że teraz w drugą stronę, nie? Musiał się na jakimś odkuć, Tiffler. No i zajebiście mu to wyszło, nie? Gratuluję. Wyszło na ciebie, no. Cóż ja mogę poradzić? No nic. Ale ja widzę w tobie po prostu w twoich oczach taki smutek. Kiedy to ostatnio w ogóle płakałeś? Kurwa... Nie wiem, no parę lat temu na pewno, nie? Nie bałeś się, że dzisiaj będzie ten, wiesz, ten pierwszy raz od paru lat? Nie, czemu? Nie wiem, no jesteś tak rozemocjonowany. No kurwa, no, nie zrobiłem tego kolana, czyli gdybym to zrobił i wiesz, nawet gdybym przegrał wtedy w 8 sekund, no to i tak by było lepiej niż wiesz, niż to, że nie zrobiłem, nie? Miałem po prostu pecha, nie? Stifler, mam nadzieję, że przynajmniej dzisiaj się będziesz dobrze bawił, no. Nie wiem, na afterze? No, jeden after. I życzę tobie, żeby było wesoło. Dobra, trzymaj się.